the still of the night, in the world's ancient light, where wisdom grows up in strength. Podjąłem się tego zadania, żeby powiedzieć wam niedużo, troszkę na temat postaci, twórczości znanego nam wszystkim wspaniałego artysty. Bob Dylan urodził się w 1941 roku, czyli ma obecnie 75 lat. W tym roku został uhonorowany Nagrodą Nobla, jak wszyscy wiemy. No, było to dużym zaskoczeniem dla jego fanów i dla obserwatorów sceny. Dla wszystkich. Dla niego pewnie też. I Dylan po swojemu, jako człowiek taki osobny, nieprzewidywalny, też zachował się oryginalnie, bo nie przyjechał po tą nagrodę. Dylan, zdolny chłopak, od młodych lat interesował się muzyką amerykańską, folkiem. Jego ideał Woody Guthrie, taki właśnie pieśniarz folkowy, no był jego na pewno jakimś był wzorem dla niego w owych latach. Dylan w tym czasie rzeczywiście można powiedzieć, że był zaangażowany politycznie też, prawda? To jest typowe dla ludzi młodych, którzy nie akceptują zastanej rzeczywistości, chcą ją zmieniać. Zawsze chodził swoimi ścieżkami, był mocno niezależny, udawało mu się zachować odrębność. Nagrał mnóstwo płyt, po prostu był niesłychanie, jak to się, nie wiem, może nie najfortunniej mówi, płodnym muzykiem i artystą. Bob Dylan jest wielki, dostał Nobla w wieku 75 lat. Myślę, że nikt z nas tu nie ma 75 lat, więc jeszcze wszystko przed nami, także nie traćmy nadziei.